Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie po dwóch tygodniach gościmy w miejscowości Wola Rzędzińska u kolegi Marka Rzepki. Dzisiaj jest tylko kolega Marek, natomiast Marcina nie ma, ale oni tutaj lotują wspólnie w Woli Rzędzińskiej jako duet Marcin i Marek Rzepka. Teraz tutaj będziemy prezentować gołębia, którego Marek i Marcin Rzepka będą wystawiać na aukcji, której finał odbędzie się podczas wiosennego kiermaszu gołębi w Galerii Szyk-Wilson 14 kwietnia 2018 roku, czyli już w tą sobotę. A gołębia będziemy wystawiali najpierw na internecie, gdzie będzie preaukcja i od tej wylicytowanej sumy będzie dalej bity. Jeżeli cena zostanie pobita, to ten, który tam pobije ją na aukcji, będzie jego nabywcą. Natomiast jeżeli nie osiągnie tej ceny, która została na internecie, no to ta osoba, która na internecie jego wylicytowała za wyższą kwotę, będzie jego właścicielem. I teraz mam jakiego gołębia, kolego Marku? Gołąbka, którego przeznaczyliśmy na kiermasz. To jest gołąb, który pochodzi z naszego gołębnika rozpłodowego o numerze PL 316 z 17 roku, o numerze 5424. Jest to niebieska samica. Może pokażmy, bo mamy ją tu w kartonie. Jest to niebieska samica. Tego jest taki patrzy w rodowód, jeszcze zobaczmy. Jest to samica wyhodowana w okresie letnim w ubiegłym roku. Pochodzi, tak jak wspomniałem, z naszego gołębnika rozpłodowego. Zawsze lubimy zostawiać gołąbki, które pochodzą z bardzo cennych linii. I sprawdzonych linii, które stanowią zabezpieczenie, zawsze możemy do nich wrócić. Ale w związku z tą aukcją postanowiliśmy przeznaczyć tego, coś konkretnego tego gołąbka. Zobaczmy, wstanę może skrzydło, pokażemy. Nie, to tak dobrze, bo tu ze słońca akurat o, tak wygląda ten gołąb. Samiczka to jest, prawda? To jest samiczka, która w tej chwili ma niespełna rok, prawda, bo ma dopiero 8 miesięcy. Jest w takim stanie, jak 8 miesięcy, doskonale nadaje, żeby poszła do rozpłodu. Jest w świetnej kondycji. Jak najbardziej nadaje się w tej chwili ta samica do rozpłodu. Dlaczego przeznaczyliśmy akurat tą samiczkę? Co jest takiego wyjątkowego z nim? Co jest wyjątkowego? Myślę, że wyjątkowi tu są rodzice. Samczyk tej samiczki to jest gołąb 516 z 13 roku o numerze 989. Oryginał Reinerda Pittmana. To jest gołąb oryginalny od Reinerda Pittmana. I z tego gołąbka gołębie latają bardzo czołowo. Przepraszam, że przerwę, żeby koledzy zobaczyli. Tutaj w rodowodzie widzimy, jak się sprawuje potomstwo. Drugie miejsce syn osiągnął na 1943 gołębie z 552 km. Ósme miejsce na 1781 z 351 km. Trzynaste miejsce na spośród 3483 gołąbków na dystansie 339 km, 22 miejsce w konkurencji 2673 na 177 km. To akurat był wynik na młode tego gołąbka. I co tu charakterystyczne, że ten gołąb, ojciec tej samicy 989 z 13 roku, jest inbredem na bardzo słynnego olimpijskiego gołębia wywodzącego się z hodowli Flor Fervord, a mianowicie na Finneke 5000. Czyli 989 jest inbredem na Finneke 5000, ponieważ ojcem tego gołębia jest wnuk Finneke, matka to jest z kolei kolejny inbred na Finneke 5000. Widzimy właśnie, chodzi o te dwa gołębie tutaj. Ta samica otrzymała stosunkowo dużo cech z gołębia Finneke. Przede wszystkim oko jest bardzo zbliżone do gołębi, które wywodzą się z Finneke 5000. Także myślę, że już ze strony ojca jest to bardzo wartościowe. Tym bardziej, że jak już nawet byliśmy u Reinerda Pittmana podczas dni otwartych, widzieliśmy, że tych gołębi z Finneke jest coraz mniej. Tam już po prostu siłą rzeczy biologia wymusza, że niestety nie ma jak najbardziej już tego. My bardzo lubimy na swoim gołębniku rozpłodowym trzymać takie perełki, które wywodzą się
ze słynnych europejskich gołębi i które są jeszcze zimbredowane. Mhm. Dlatego ten gołąb od Rainera Pittmana z 13 roku 1989 na pewno będzie miał zawsze miejsce u nas w głębniku rozpłodowym. Natomiast ciekawą sprawą jest tutaj matka tej samicy. To w tej chwili jest taki eksperymentalny też gołąb, ponieważ matka to jest prezent dla mojego syna Marcina od Markusa Schumachera z Niemiec. Markus Schumacher to jest wieloletni mój kolega, zresztą jeden z najlepszych hodowców w Niemczech. Plasował się na naprawdę czołowych miejscach na konkurencji RV, regionu i w ogóle w konkurencji ogólnoniemieckiej. Tym bardziej jest bardzo ważne, że powiedzmy od razu, że Markus Schumacher jest tak jakby zawodowym trenerem od gołębi. On po prostu często występuje w spółkach, jak kiedyś nawet odwiedzaliśmy wspólnie z księdzem Postorzem i Patrykiem Wróblem, Szat Schumacher, taka spółka, on z reguły podpisuje kontrakt na 2-3 lata, doprowadza hodowlę tą spółkę do jakiegoś poziomu i wtedy za kolejne 2-3 lata w innej hodowli się usprawia. Chciałbym tutaj dodać, że w ogóle Markus Schumacher parę lat temu był wicemistrzem Niemiec w kategorii krajowej. Także to naprawdę jest świetny hodowca. I zaczynał też z Heinrichem Rentzem. Z Heinrichem Rentzem naprawdę ma bardzo dużą wiedzę hodowlaną. I samica DV3095 z 14 roku o numerze 833 jest matką tej samicy, którą przeznaczyliśmy na właśnie tą aukcję. I Markus naprawdę dał wspaniały prezent dla mojego syna Marcina. Ta samica była najlepsza samica w głębniku Markusa Schumachera. Też była, widzimy, niebieska samica. Samica niebieska. Tu też niebieski ojciec widzimy. Samica zdobyła pierwszy konkurs na 1687 gołębi. Siódmy konkurs na regionalny konkurs na 11902 gołębie. Siódmy konkurs na 8596. Dwunasty konkurs na 12405 gołębi, 409 km. No, samica rewelacyjna, najlepsza samica lotowa w głębniku Markusa Schumachera. I taki prezent dostał Marcin na, jako prezent weselny. Jeszcze zadam pytanie, bo tak, a wywodzi się ten gołąb z czego? No, ten gołąb wywodzi się ze strony ojca z gołębi Kopman. Tutaj w rodowodzie tej samicy jest... A też Rainer Pittman jest, widzę. Tutaj oczywiście, Rainer Pittman wywodzi się z Magic Man, z Emerven Hoppe, ze strony matki 833, to jest Engels Vlamic. Tutaj w rodowodzie pojawia się gołąb 178. Jest to naprawdę czołówka europejska i ta wspaniała lotniczka Markusa Schumachera połączona z imbredem Rainera Pittmana, myślę, że da, no, że da naprawdę wspaniały efekt hodowlany. Hodowca, który nabędzie kiedyś po prostu tą samicę, myślę, że powinien być zadowolony, ponieważ ta gołębica powinna nieść ze sobą te wartości, zwłaszcza, że w tym rodowodzie są same rasy. Także o takiego gołębia będziemy mieli, także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym gołębiem. Mamy, to jest naprawdę, staraliśmy się wybrać gołębie od czołowych polskich hodowców, czego właśnie przypomnijmy tutaj, bo jeszcze do tego zobaczmy, o, tutaj koledzy Marek i Marcin Rzepka, tutaj też załączają, ja tu przepraszam, że tak pokażę, bo tak mamy, załączają całe tutaj... Ja może pokażę, oczywiście to wszystko zawsze prezentujemy wszystkim hodowcom, którzy nabywają od nas gołąbki. Robiliśmy statystykę od roku 2009 do 2017. Nasze gołębie w tym okresie w konkurencji oddziałowej i nie tylko rejonowej plasowały się 69 razy na pierwszym konkursie, 71 na drugim miejscu, 62 razy na trzecim miejscu. I tutaj i tak przerwę, bo widzimy
Te są wyniki tutaj, ale tutaj są poszczególne loty, to widzimy, że to jest na różnych dystansach. Mniej więcej to tak wygląda, że lot z miejscowości Ostrów Wielkopolski 291 km w konkurencji 3664 gołębie, 18 pierwszych na oddział. Lot Myśliwóz 536 km, 2522 gołębie, 18 pierwszych na oddział. Lot kolejny Myśliwóz 536, 2564 gołębie, 19 pierwszych na oddział. Lot Środa Wielkopolska 2, 358 km, 1754 gołębie, 34 pierwsze gołębie na oddział. Lot Środa Wielkopolska 3, 358 km, 1411 gołębi, 25 gołębi pierwszych na oddział. Pan Marek by tutaj mógł wymieniać tego pełno, bo tu widzimy, ale każdy sobie myślę, że doczyta. Natomiast jeszcze właśnie... Również są loty tutaj takie jak na przykład Salzwedel 735 km, 832 gołębie włożone w całym oddziele, ponieważ to są już gołębie, gdzie stosunkowo hodowcy niewiele gołębi wkładają, ale mieliśmy 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 31. Wszystkie loty. Również lot Salzwedel 3, 735, 639 gołębi. 1, 2, 5. Tak jak przy poprzednim filmie mówiłem, że faktycznie pokażmy jeszcze to, bo tutaj są też jeszcze wiele razy plasowaliśmy się na tytułach, w ogóle na miejscach mistrzowskich. Ja tylko tutaj przypomnę, że we współzawodnictwie okręgu Tarnów w kategorii A byliśmy mistrzem w 2016, 15, 10, 17, pierwszy wicemistrz, 10, pierwszy wicemistrz, 9, pierwszy, 16, drugi wicemistrz i tak dalej. W kategorii C 15 mistrz, 11 mistrz, 10 mistrz, 9 mistrz, 2010 pierwszy wicemistrz, 17 drugi wicemistrz, 2009 drugi wicemistrz. W kategorii M 2017 mistrz, 9 mistrz, w GMP 17 mistrz, 11 mistrz, 10 mistrz, 9 mistrz. W kategorii młode 16 roku mistrz, 11 mistrz, 10 mistrz, 9 mistrz. W sumie tak jak wspominaliśmy w tych ostatnich kilku latach tytułów mistrzowskich, wicemistrzowskich praktycznie wspólnie z Marcinem zrobiliśmy 37. Tak jak ale tutaj, chyba tego zwieńczeniem był ten tytuł w Generalnej Mistrzostwie Polski w ubiegłym roku. Tutaj właśnie jest w 2017 Mistrzostwo Polski w GMP. Siódmy przodek, 2009, 2011, 24, 29, 29, w 2010, 30, 2017, 40 przodownik i oczywiście również tutaj mamy wypisane wszystkie sukcesy we wspólnych gołębnikach. Także sporo jest tutaj. Każdy się będzie mógł zapoznać, bo te wszystkie karty mamy zeskanowane i dołączone one będą do tego gołębia, kiedy go wystawimy tutaj u nas na aukcję. Także bardzo dziękujemy, a zachęcamy wszystkich, żeby zapoznali się zarówno i z wynikami, które spółka Marek i Marcin, rodzinna rzepka osiągają, ale jak również z tym rodowodem tego gołębia, który tutaj będzie wystawiony. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Dziękuję bardzo. No nim jeszcze wyjedziemy tutaj z Woli Rzędzińskiej, zobaczmy kiedy tutaj byliśmy te 2 tygodnie temu, tutaj był śnieg. Pamiętam jak tu szedłem, to jeszcze prawie się nie potknąłem, nie poślizgnąłem na lodzie. Natomiast teraz tu widzimy, jest wszędzie już piękna zieleń, a jak tam szczygły? Dobrze wszystko? Szczygły świetnie, już w tej chwili będą niedługo parowane. W tej chwili gołębie są już sparowane, siedzą na jajkach. Niedługo prawda, będą już rozdzielone według płci. W zasadzie od 2 tygodni już dosyć mocno je trenujemy wokół domu. Heinrich Renz pomaga? Tak, Heinrich Renz pomaga i
nadzoruje pracowników, którzy opiekują się gołębiami. W tej chwili jeszcze przed sezonem zrobimy kilka wywózek, żeby już doprowadzić gołębie do maksymalnej formy i niebawem będziemy mieć przygotowane gołębie już do sezonu. Kiedy pierwszy lot? Którego? Pierwszy rok, chyba pierwszy lot koniec kwietnia, początek maja. Przyznam się szczerze, że ja się w tej chwili... Znaczy to już jest ustalone. Wiadomo, jak się nazywa kolega Marek, nie wie. Ja akurat nie jestem może w tej chwili na bieżąco z programem lotów. Aha, dobrze, ale zobaczmy, pięknie tutaj wygląda, też musimy zrozumieć, to jest inna specyfika, tu klimat w tych okolicach jest sprzyjający Tarnów jest biegunem ciepła, w związku z tym dziś mamy ponad 22 stopnie, a dokładnie jeszcze 2 tygodnie. No, a ja wczoraj, kiedy do ciebie wyjeżdżałem, to w nocy był lekki przymrozek. No także na razie dziękujemy bardzo i zobaczymy. Tak pięknie wyglądają gołębniki tutaj w Woli Rzędzińskiej u kolegi Marka Rzepki. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.